Na koniec świata dotarli Jacek Pałkiewicz i Paweł Gosk. Reportaż z podróży na wyspę Ratmanowa. Wielu z nas zastanawiało się pewnie, które miejsce na Ziemi jako pierwsze przywita 2000 rok. Granica zmiany daty przebiega wzdłuż wielu egzotycznych wysp na Morzach Południowych, ale Sylwester 2000 jako pierwsi świętować będą mieszkańcy znacznie mniej gościnnego miejsca. Zapraszam do obejrzenia pierwszego reportażu z cyklu, który nazwaliśmy Przystanek Czukotka. Na najbardziej wysuniętym na północny wschód skraju rosyjskiej Czukotki leży wyspa Ratmanowa, zwana też Dużą Diomedą. Znany podróżnik Jacek Pałkiewicz postanowił odwiedzić to mało znane miejsce. Operator TVN Paweł Gosk pojechał razem z nim. Wyspa Ratmanowa znajduje się w samym krańcowym miejscu graniczącym z tą linią zmiany daty. Po stronie wschodniej z tamtej strony jest załóżmy niedziela, a tu już jest poniedziałek. I ludzie mieszkający w tym rejonie mieszkają w miejscu najbardziej wysuniętym na wschód, bo jeśli popatrzymy na tą linię, to się okazuje, że Polinezja I cały ten południk 180, on jest bardziej przesunięty w tą stronę zachodnią, czyli ci ludzie znajdują się bliżej tego wschodzącego słońca i oni będą pierwsi, którzy powitają 2000 rok, którzy pierwsi będą świętować szampanem nowe milenium. Po przylocie do Anadyru, stolicy Czukotki, zaczynają się pierwsze kłopoty. Okazuje się, że potwierdzenie dokumentów Jacka i Pawła potrwa kilka dni, a oni sami muszą przez ten czas pozostać na miejscu. Na Czukotce, która jest 2,5 raza większa od Polski, żyje około 80 tysięcy ludzi. Jeszcze 3 lata temu było ich o 50 tysięcy więcej. Surowy klimat i bezrobocie powodują emigrację tamtejszych Rosjan i Białorusinów. Zostają Czukcze i Eskimosi, rdzenna ludność tego regionu. Anadyr to metropolia, ma swoje lotnisko i port morski. Jednak poza ekspedycjami naukowymi nie przyjeżdżają tu żadni obcokrajowcy. Ludzie na Czukotce żyją w biedzie. Niektórzy nie dostają pensji od 2 lat. Zima trwająca 9 miesięcy w roku nie pozwala uprawiać zboża, warzyw czy owoców. Głównym źródłem utrzymania jest więc hodowla reniferów. Dla mieszkańców często jedynym pożywieniem są złowione ryby. Wydawałoby się, że jedzony przez nich kawior i łososie są oznakami bogactwa. Jednak w tym surowym rejonie jest to często jedyny pokarm. Na rarytas taki jak ziemniaki nie każdy może sobie pozwolić. Nad brzegiem cieśniny Beringa rybacy częstują polskich podróżników uchą, czyli zupą rybną z kawałkami tuszonki. Wreszcie dobra wiadomość. Ekipa Pałkiewicza może wyruszyć w dalszą drogę, do bazy w miasteczku Prowiedienia. Nie kursują tam żadne pociągi ani autobusy. Jedynym środkiem transportu jest więc helikopter. Przewozi żywność do miasteczek, ropę naftową do generatorów prądu. Czasami pełni rolę karetki pogotowia. Godzina lotu helikopterem kosztuje Jacka i Pawła $700. Ponieważ w Prowiedienia jest zła pogoda, podróżnicy lądują w Ekwekinut, co znaczy po czukocku worek kamieni. I rzeczywiście, wioska leży w zatoce otoczonej skalistymi górami. Na lądowisku okazuje się, że moskiewskie zezwolenie na poruszanie się po Czukotce jest tu nieważne. 2000 i nie 2, to nie ma znaczenia. Czukotka ma swoje własne prawa. Jacek Pałkiewicz postanawia uruchomić swoje awaryjne kontakty w Moskwie. Niestety znów potrwa to kilka dni. Ekwekinut jest położone bardzo blisko kręgu polarnego. Korzystając z okazji, Jacek i Paweł postanawiają przekroczyć arktyczną granicę.
Symboliczna brama polarna zwieńczona jest radziecką gwiazdą. Jak mówią miejscowi, do budowy pomnika użyto części z amerykańskiego samolotu transportowego, który się tu kiedyś rozbił. Tutejsza tradycja nakazuje przed przejściem przez krąg polarny wznieść lampkę szampana. Mistrzem ceremonii jest Siergiej, przewodnik Polaków. Pierwsze krople należy wylać za matkę tundrę. Droga zbudowana jest jeszcze przez syberyjskich zesłańców. Według legend w okolicznych górach mieszka śmierć. W końcu jest pozwolenie na dalszy lot. I to w dodatku na samą wyspę Ratmanowa, cel wyprawy. Przylądek Dzierżniewa, ostatni skrawek kontynentu azjatyckiego. Tutaj nawet czukcze rzadko się zapuszczają. Po 2 godzinach lotu ukazuje się zarys wyspy Ratmanowa. W tle widać małą Diomedę, wyspę należącą do Ameryki Północnej. Tylko 4 kilometry dzielą wyspę od siebie. Jest tu tylko baza wojskowa. Mieszka w niej 28 żołnierzy. Rząd rosyjski trzyma ich tylko po to, by zaznaczyć swoją obecność na krańcach swojego imperium. Wreszcie, po 17 dniach w drodze, Jacek Pałkiewicz i Paweł Gosk są u celu wyprawy. Sytuacja jest o tyle złożona, że mieliśmy gwarancję swobodnego poruszania się i spotkania z żołnierzami, a okazało się, że dowódca wojsk pogranicznych w Prowiedzeniu, pułkownik Bierezin, zadecydował zupełnie inaczej i powiedział: ja tu rządzę na tym obszarze i wy tutaj się nie macie prawa zbliżyć do jednostki naszej wojskowej, a możecie przyrodę sobie oglądać, wszystko inne, tylko nie obiekty wojskowe. Jacek i Paweł decydują się rozejrzeć po wyspie. Mają tylko 40 minut. Przed marszem w tundrę Jacek Pałkiewicz postanawia sprawdzić dane geograficzne. Łącząc się z satelitą, sprawdza położenie. Według danych znajdują się na samym końcu świata. Te baraki to obiekty wojskowe. Я здесь почти 1,5 года остался служить до весны. Моя задача и задача всех солдат, находящихся здесь, охранять государственную границу. Погода здесь, сами видите, какая. Сейчас, может, через час солнышко выглянет. Год назад был несчастный случай. Сорвался с обрыва человек в тумане. Ну, не заметил, что край земли, и ушел вниз. Pogoda robi się coraz gorsza. Jeszcze kilka minut i pilot odleci sam, a na następny transport nie ma co liczyć. Jacek Pałkiewicz i Paweł Gosk, operator TVN, odlatują z myślą, że byli pierwszymi Polakami, którzy odwiedzili wyspę Ratmanowa.